Czyli witajcie w kolejnym odcinku z Car Mechanic Smart Order 2021. Na moim kanale jest to odcinek numer 18 po dłuższej przerwie. Jak standardowo z tą serią parę odcinków nagramy i jak zwykle jest jakaś dłuższa przerwa. Chociaż teraz się będę w końcu postaram się, żeby było to częściej, chociaż zszedł mi trochę zapał do tej gierki. No, ale dzisiaj mamy jedno zlecenie. Jest to zlecenie fabularne, z tego co pamiętam. Czekajcie, tu jest gdzieś podsumowanie. Tak, fabularne to jest. No i mamy dzisiaj tak, hejka, mam na imię Jessica, ale ty możesz mówić do mnie Jess. Moja przyjaciółka wspomniała, że świetnie zaopiekowałeś się jej zielonym robaczkiem. Stwierdziłam, że może i mój samochód potrzebuje trochę więcej uwagi. Na co dzień nie mam czasu zajmować się mechaniką. To chyba jasne. Dla bizneswoman każda minuta jest na wagę złota, a marnowanie go na taplanie się w olejach i smarach to nie dla mnie. Zajmij się szczegółowym przeglądem samochodu. Nie jest stary, ale nie ukrywam, że poza tankowaniem i cotygodniowym myciem nic więcej mnie nie interesowało. Mam już go kilka lat i mam wrażenie, że kiedyś był bardziej żwawy. Zrób coś, co w twojej mocy, żeby odzyskał dawniej zrywność. A, powodzenia, coś takiego napisała. Olej płynu, wymień olej, te sprawy. No więc no mamy tutaj tak, no widzę, że tutaj się ładnie zaczynamy bawić. Chłodnica chyba jest git. Zobaczymy, no. Napinacz paska do wymiany. To już wiemy. No, ten pasek to jeszcze git jest. A oleje będziemy filtry wymieniać, nie filtry, więc... Dobra, przepustnica. Dobra, podkręcamy tu wszystko. Także no, długo odcinka nie było, ale teraz już się postaram w miarę regularnie, żeby to było. Listwa fryzjerska, więc wymiany, nie wiem czy tutaj to... Dobra, a świece też pozdejmujemy, bo widzę, że świece. Tu będzie, dzisiaj chyba będzie coś, jak tu nie jest dużo do wymiany, w sensie takich tych, to może pójść w miarę gładko. Odpukać oczywiście, ale no... Świece wszystkie do wymiany, to na pewno. Nie wiem, ile tam było podpunktów. Ale dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Cztery strony tego są. No to ładnie widzę. Tego na razie, tych osłon może nie zdejmujmy. Ja bym spróbował go wziąć na podnośnik i też sprawdził tył po kolei. Chociaż tył chyba wygląda... Tył jest jak nówka, ale dobra, zdejmijmy już opony. I trzeba będzie tu wszystko podkręcać. No, zaciski i tam klocki będą git, bo chyba wymieniane były. O, niedawno nawet. Dobra. Piasta, na łożysko trzeba wyciągnąć. Łożysko, piasta. Dobra, myk. Dobra, amortyzator. Końcówka drążka. Czekajcie, bo teraz... A, to musimy odkręcić od dołu, ale dobra. O, tuleja widzę tu do wymiany, gumowa. Ja mnie może wszystkie wyjął. Ta jest na nówkę wygląda, ale już dobra. Tak, to na pewno amorki zaraz zdejmiemy. Też, żeby nie było. Tutaj drugie koło, teraz możemy się zająć nim. Żeby tutaj to zrobić, obczaić sobie. Dobra. Cyk, cyk. Dobra, wahacz dolny. Dobra,
Tuleja gumowa. Kurde. Wam jest co odkręcać. Stabilizator przedni. Dobra, 3. Dużo już nie zostało. Widzę tutaj do szukania. Ten olej trzeba będzie spuścić. No i nie wiem, czy w środku silnika tutaj nie będzie trzeba się pobawić bardziej. Nośnik A. Użyj. Dobra. Także no, postaram się, żeby te odcinki też były częściej. Użyj sprzętu. Przenieś. Odłóż na miejsce. Żeby były częściej, bo tutaj też w Car Mechaniku, no powiedzmy sobie szczerze, muszę tu trochę porobić. Trochę popracować. Czy filtry będziemy zmieniać? To właśnie mnie teraz interesuje. Czy patrzeć na te powietrza i te sprawy. Dobra, mogę go... O, bezpieczniki, dobra, zajmijmy i... dobra. Dobra. Już sobie możemy zamontować to od razu. Zobaczymy, jak z filtrem powietrza. Coś mi się wydaje, że może tu być właśnie wszystko ukryte w tym. No dobra, jest filtr powietrza do wymiany. No i teraz tak. Dobra. Aha, ten tutaj. Dobra, głowicy nie. Serio, muszę tą całą osłonę teraz zdjąć. Widzę silnik ładnie zabudowany. Dobra. Nie pierdziel. Dobra, ja może bym sprawdził. Aha. Ten tutaj to też osłonę zdjął. Zobaczmy rozrząd. Nie, rozrząd jest ok, ale tu krywe głowicy bym zdjął. Dobra, i tak samo tu widzę, to wygląda. A, no dobra, czyli i tak musimy to chyba poodkręcać. Krywa wałka. Dobra, teraz tak, co my musimy odkręcić? Rolkę prowadzącą. Co? Co ty pierdzielisz, że to tak działa? Serio? Kurwa, słabe rozwiązanie tego auta widzę. Miska olejowa, olej spuściłem, nie? Z chwilą musiałem pomyśleć, czy tutaj... No wszystko jest podkręcane. Nie wiem, ile jest tych misji fabularnych, czy jest ich 25 czy 30, ale no. Nie mówcie, że jak ja go, że muszę podkręcać wszystko z dołu, bo chuj strzeli tak szczerze, że to jest tak słabo. Ja bym tą obudowę też zdjął, bo mnie, a dobra, możemy. O Jezus. Dobrze, że szybkie odkręcanie mamy w miarę. Nie mamy najszybszego, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Co to jest? Wcisk z tego? Rozrządu.
Dobra. Czekajcie, bo teraz to muszę pierwszy zdjęć całe, serio? No tu ładnie tu. O Boże, nie spuściłem wody z tego. Z pumpy. Dobra, teraz tak. Alternator. A coś mi tu się takim kolorem dziwnym. Tutaj. Blok silnika do wymiany. Nie, chyba aż tak tragicznie to nie jest. Jezus, śrubek tu. Od ciula. Pokrywa wałka rozrządu. Dwie rzeczy. Czekajcie, tu jest zrobione wszystko. Jak aku wygląda? No, aku dobrze wygląda. Raczej... No, zawsze na wygląd trzeba popatrzeć pierwsze, co? I kolektor zalotowy najwyżej zdejmimy. Chyba, że... O! Dobra, i tak musimy to zdjąć. Nie, bo tutaj... Dobra, tu jest git. Co my tu jeszcze możemy zdjąć? No, skrzynię biegów chyba się zająć, tym bardziej. Widzę, że rozległe mamy zlecenie. Też mi ktoś ostatnio pisał i teraz zapomniałem przed odcinkiem sobie sprawdzić, co dokładnie muszę zrobić, żeby mi się właśnie ta lista zrobiła, żebym miał łatwiej kupywać. Bo serio, to jest takie już w pewnym momencie uciążliwe, że musimy tutaj się tak pierdzielić z tym. Skrzynia biegów. Ładnie, a no i mówię, łożysko dociskowe i będzie pewnie sprzęgło do wymiany, jak widać. I w sumie będziemy mogli tutaj już zaczynać zakładać wszystko w pizdu. Także dobra. Teraz tak, amortyzator przedni razy dwa. O właśnie, amortyzatorów nie rozdzieliłem. To też by się przydało. Dobra. Nie połącz, teraz jeszcze tak, rozdziel jeszcze jedno. Dobra, ładnie, sprężyna przednia, to jeszcze doszło rzeczy? A, dobra, tu już były one. Amortyzator przedni A. Przedni A i to będzie dwa razy, tak? To jest to? Tak, i cewka zapłonowa i mamy ich raz, dwa, sześć. Sześć razy cewka zapłonowa. A nie, tu jest, to nie jest cewka, tylko tu elektronice. Cewka zapłonowa. 6, dobra. Dźwignia zaworu A. Dźwignia. To chyba to jest, tak? A, V6. Dobra, i tu mamy razy 2, tak? To było. Tak, filtr oleju. Dobra, wpiszmy filtr. Paliwa na pewno. Oleju to był chyba pomarańczowy V8. Nie, żółty to był. No i powietrza chyba było od razu. Powietrza po prostu taki. Koło pasowe V8. Koło pasowe V8, ale to ma być zwykłe, czyli to ma być chyba to. Tak? Tak. Końcówka drążka kierowniczego razy 2. Końcówka drążka kierowniczego razy 2. Łącznik stabilizatora przedni.
typ A, przedni typ A, razy 2. Listwa wtryskowa. V6. Jest tak, V6 i to ma być chyba to. VHR, tak? Tak, razy 2 to jest to. No wiecie, jak ja tego teraz dobrze nie kupię, to potem jest problem. Łożysko dociskowe sprzęgła. Łożysko dociskowe sprzęgła. Napinacz paska. Napinacz paska, dobra. Kwasek klinowy typa. Typ A i to ma być V6, no i tak dalej. Czekajcie. Typ A. I to ma być... chyba tak, VHR, nie? Dobra, rolka prowadząca. Dwa razy. Rolka prowadząca. Dwa razy A, raz B, dobra, sprężyna przednia raz, dwa razy, sprężyna dwa razy, stabilizator przedni raz, świeca zapanowa raz, 2, 3, 4, 5, 6. Świeca 6 ich, dobra. Tarcza sprzęgła. Zostaje nam ostatnia strona. Wiem, że to kupowanie często zajmuje dużo. Tuleja gumowa razy 4. Tuleja. Wałek rozrządu. I to ma być, czekajcie, A. Czekajcie, wałek rozrządu A. To ma być dwa razy, to ma być... Zwrotnica przednia typa, dobra. Dwa razy. Dobra. Pierwsze co, ja bym tylko sobie tutaj to złożył. Połącz. Żeby mieć już amortyzatory i wszystko przygotowane, żeby tylko już, wiecie, składać i kompletować auto. A potem tu nie przychodzić niepotrzebnie. Mamy też 18 minut. Także można by było już lecieć z tematem powoli. Dobra. Montaż. Ogólnie strasznie dzisiaj gorąco jest i u mnie się w pokoju zaczyna... A, 18 poziom. Strasznie ciepło się zaczyna robić, więc już sobie wolę... Czekajcie, czy wszystko spod spodu... A, dobra, mogę tutaj to pomontować. W sumie, nie? Już jestem, żeby za jednym razem machnąć. Dobra. Dobra. Tarcza hamulcowa wentylowana. Cyk, cyk. Dobra, co tu jeszcze mamy? Łącznik trzeba. Będzie można koło chyba już montować. A, jeszcze
Łożysko piasty. Zaślepka. A, jeszcze tu końcówka drążka i dobra, możemy już zamontować kółko. Dobra, i zobaczymy jak tam nasze postępy w zleceniu. No tak marnie na razie, ale no tak jak mówię, tutaj chcę to pomontować na dole, żeby potem już łatwiej było ze wszystkim tutaj. No dobra, jeszcze będę musiał go podnieść, to auto na pewno. Ale już wiadomo o co chodzi. Dobra. Kleja gumowa. Dobra. Piasta. Opuszczamy ładnie. 21 minut. Już za nami. Filtr paliwa. Tej głowicy nie musiałem zdejmować, ale o, teraz dużo wkręcania przed nami. To strasznie dużo. Dobra, teraz tak. Ten był dobry. Kurde, tutaj panowie i panie, do zakładania jest bardzo dużo. Kolektor dolotowy, dobra, możemy już go założyć. Jak on się tak już tutaj czai, żeby go założyć, to już go założymy. Ale teraz tak, tych to może nie. Dobra, albo założymy. Teraz wiem, że tutaj trzeba pozakładać te pokrywy, żeby się lipa nie stanęła. No a co do planów na serię, no to tak jak mówię, zrobimy to auto, czy to tutaj mamy tu, o. Zrobimy te fabularne, większość na odcinkach, wydaje mi się, tak zrobimy. No a potem się okaże, nie? Co. Na pewno jeszcze raz bym drugie auto chciał zrobić takie tuningowane, od podstaw kompletnie. No i chciałbym, żeby tutaj mieć wszystko zrobione, te drzewko całe, nie? Na przykład tych umiejętności, bo jednak się przyda, żeby było to całe drzewko. Dobra. Powody. Tak, tu łańcuch.
Tu łańcuch założyć i chyba powinno już być dobra, no. Tak, właśnie o to mi już chodziło. Blisko rządu. No mam minut 25. Kar mechaniku naprawdę czas leci. I to kurde fenomenalnie, że tak powiem. Strasznie leci ten czas. Może w końcu w czerwcu zrobię live'a z Kar mechanika, przydałoby się. Żeby tutaj w końcu coś ruszyć w tej sprawie. Dobra. No ale bądź co bądź chcę serię do końca roku skończyć. Może się uda w wakacje ją pierdzielnąć, bo tak jak mówię, też nie dodaję specjalnie nowych serii na ten moment. Pierwsze, albo będę update'ował komputer i te niektóre serie chcę w lepszej jakości od razu zacząć nagrywać. A B to właśnie chcę pokończyć, żeby skupić się, jak wiecie, mam teraz 4 serie? 4? 4? Czy 5? 5 chyba. Fanto, Eurotrack, nie no. No 5, no. Dobra. No to właśnie chcę się na nich skupić, żeby one wychodziły w miarę regularnie. Pokończyć, bo niektóre serie, tak jak tam ma przykładowo 2 lata, no to też już trochę długo, nie? I wiecie, ja tutaj też nie chcę przesadzać z długością tych serii, bo one nie były, kurde... Car Mechanic też już trochę moda na niego mija, tak powiem. I no, teraz w tym roku też Try Mechanic wychodzi, ale raczej się za niego nie będę brał. Może jeśli jak coś tam by wyszło, to może tak. No, w sumie widzimy, że teraz tak. Można by było... A, miskę muszę założyć teraz jeszcze. Spod spodu. I powoli tutaj, no kurde, powiem wam. Ładnie auto poszło nam. Ciekawe zlecenie. Jeszcze filtr oleju, zalać olej będzie trzeba. I nie wiem, czy tutaj coś jeszcze nam zostało. Bo tak, z tyłu nic nie zdejmowałem, bo ja jednak wolę tutaj w jednym miejscu pracować. Z tyłu się nawet nie bawiłem. Dobra. Tak przelecę powierzchownie, czy na pewno wszystko jest założone. Dobra, no i teraz tak. Co nam pozostało, to wlać nowy, dolej płynu do spryskiwaczy i wymień płyn do wspomagania kierownicy. Dobra, to sobie od razu od sarką weźmiemy. Cyk. Dobra, zalejemy sobie. Tu płyn chłodniczy mamy też zalać. Zalejemy oleju i idziemy na geometrię. Gdzie na geometrii sobie foteczkę tam strzelimy. Dobra. Także to nic nie było z tego płynu. No nawet spoko odcinek wyszedł. Nagrywam go dzień przed publikacją, z racji, że stwierdziłem, że w sumie coś po tym maratonie można będzie nagrać innego i będzie spoko. Przeprowadź do płynu, dolej płynu do spryskiwaczy, a tego nie miałem dolewać. A już dobra, nalałem to nalałem, no. Stać firmę naszą na takie koszty. Czy no, jakiś live'ik też by się przydał właśnie z Car Mechanica, żebym mógł sobie pograć. Tak, no i pokazać też trochę tutaj zleceń. Dobra, no teraz gdzie jest tu korek? Tu, korek oleju, ładnie. Nalejemy sobie. Dobra. Ładnie. I teraz na test geometrii weźmiemy go. Przestaw samochód. Ścieżka diagnostyczna, tak to jest to? Tak. Dobra, ja bym sobie tu zrobił foteczkę ładnie. Tryb fotografii. Domo. Pole widzenia można by było zrobić tak. Punkt skupienia. Jest git. Brawo, że coś... A, dobra. To miało być tak. Ramka czy nie? Takie możemy przyciemnienie dać. Pozycja w low ten to nie.
Bożeż ty mój. Dobra. Dobra, zróbmy taką foteczkę i będzie, będzie gites. Dobra, no i teraz geometrię kół zróbmy. Dobra. Cyk, kolejne koło. I kolejne, dobra. I chyba mamy wszystko zrobione z tego wynika. Zakończ zlecenie. 23 tysiące mamy, 7 chyba przyszło nam. Nie wiem ile dochodu plus minus, ale no. No i byśmy mogli się też tym warsztacikiem zająć i wszystkim. Tu wszystko widzieliście, także tutaj nie powinno być żadnych rzeczy. No, autkiem się też zajmiemy, ale tak jak mówię, potrzebujemy bardzo duży budżet, żeby je zrobić. Potem je sprzedamy i pewnie wyjdziemy na plus. Zobaczymy. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.